Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z kariery Blackburn Rovers na moim kanale. Dzisiaj kolejne spotkania Premier League, Ligi Europy. Usunąłem sobie plik, gdzie zagrałem już mecz z Burnley. Niestety tam przegrałem 1-2 i przesymulowałem mecz z Besiktaszem, gdzie udało nam się wygrać 3-0 i mam już praktycznie pewny awans do dalszej fazy Ligi Europy. Więc dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od spotkania z Newcastle na wyjeździe. No, powinno być ciekawie. No, Adam Armstrong zagrał przeciwko klubowi, który go tak naprawdę wychował, ale nie dał mu szans w Premier League na to, by zaistnieć. Jak Adam Armstrong zaprezentuje się przeciwko Srokom? Zaraz się o tym przekona. Pierwsza akcja naszego zespołu. Podaje do skrzydła do Nelsona. Reiss Nelson wbiega w pole karne. Anglik wykorzystuje to, że jest bardzo szybki. Podaje do Armstronga, a ten strzela gola na 1-0. No i Armstrong strzela gola swojemu byłemu klubowi. Wiem, że nie powinien celebrować, ale o tym po prostu zapomniałem. Kolejna akcja bramkowa. Podanie górą do Reissa Nelsona. Nelson wygrywa pojedynek z Lewisem. Prawa strona podaje do środka do Adama Armstronga. Ten strzela gola na 2-0. Znowu ta sama akcja. Znowu Nelson do Armstronga. I już prowadzimy ze strzałkami 2-0. Ale to nie koniec. Tutaj Mings wchodzi mocno w Eriksena. Odbiera piłkę. Podaje znowu na prawe skrzydło do Nelsona. Nelson jest w kapitalnej formie dzisiaj. I też w kapitalnej formie jest Adam Armstrong. Nelson podaje do Adama Armstronga. A ten strzela gola na 3-0. I mamy hat-trick Anglika. Daje 2-40. Po 40 minutach. Ostatnia akcja tego meczu. Podanie do Travisa. Ten wypuszcza znowu Nelsona. Nelson no, dzisiaj jest w kapitalnej formie. I Nelson ma czwartą asystę. Podaje do Bena Bretona. I pyk 4-0. I w tym momencie postanowiłem, że nie będę już grał. Dam, przejdę do wyniku meczu. 4-0. Myślę, że pewnie wygrałem to spotkanie. Wielki mecz Nelsona. Wielki mecz Armstronga. No raczej stroki nie odrobią 4 goli na symulacji. Przeszedłem do wyniku. No i mecz zakończył się wynikiem 4-0, więc ani my, ani Newcastle nie strzelił więcej bramek w tym spotkaniu. Czyli w ogóle transfer Eriksena do Newcastle, ale mniejsza z tym. Kolejny mecz. Adam Armstrong jest niesamowity w tej formie. 12 bramek, 12 spotkania, bramki na ostatnich meczach co najmniej jedna. No i gramy z Evertonem. Tutaj Elliot zagra do Travisa. Adam Armstrong wykorzystuje swoją szybkość, zwinność, wchodzi w pole karne, strzela i pokonuje Olsena i mamy 1-0. Kolejna bramka Anglika, już piąta w tym odcinku. Niesamowitej jest w formie. Czwarta w tym odcinku. Pomyliło mi się. No ale niestety Everton wyrównał. James Rodriguez do Besicza. Ten strzela w gola na 1-1. Nie wiem, czemu Kamiński nie, tego nie obroni. Kolejna akcja, znowu Everton, ale odbieramy piłkę. Jada Silva do Travisa. Travis podaje do Elliota. Harvey Elliot do Adama Stronga. Ten jest szybki, wchodzi w pole karne. Mocny, bardzo strzał i pokonuje Olsena. Mamy 2-1. No, niesamowity w tej formie jest Anglik, najlepszy strzelec tego sezonu, tegorocznego sezonu w Premier League. Elliot zagrywa na dobieg do Armstronga, Armstrong w polu karnym, bang, 3-1, no i Adam zdobywa hat-tricka w drugim meczu z rzędu w tym odcinku. Pyk, kołysaneczka, pokaże mi się z Romario. Druga połowa, tutaj Nelson odbiera piłkę i co? Zagrywa do Armstronga, ten strzela czwartą bramkę. 7 bramek w 2 spotkaniach, Adam Armstrong jest niesamowity one man show po prostu. Everton jeszcze strzelił gola na 4-2. Cabral zagrał do Rodriguez'a. Ten sobie podbił, strzelił i mamy gola na 4-2. Koniec spotkania w Lidze Europy. Jeśli wygramy to spotkanie, już mamy pewny awans z pierwszego miejsca. Gramy z Austriackiem Sturm Graz. To spotkanie postanowiłem przesymulować. Jeżeli już mamy pewny awans, więc no raczej nic nam złego się nie stanie. Trochę małych zmian przed tym spotkaniem. I teraz lecimy z symulacją. I lecimy, no trochę pies mi przerywa nagrywanie. Trochę to tnę. No ale damy radę, dam radę, dam radę. Sturm Graz jest pokonany 2-1. Już mamy pewny awans z pierwszego miejsca do następnej fazy Ligi Europy. Czego bardzo się cieszę. Może nam się uda wygrać w tym w ogóle sezonie Ligi Europy. Kolejny mecz to Fulham na wyjeździe. Spotkanie powinno być przyjemne. Akcja gospodarzy, podanie do Kamary. Kamara tu jeszcze zagrał kapitalnie. No tu mnie trochę komputer zagiął, choć powinien się tego spodziewać. Jada Silva przyjmuje piłkę, podaje do Etebo. Adam Armstrong do Gibsa White'a. Anglik podaje do Anglika. Ten wybiega, biega w pole karne. Jeszcze nabiera Hektora, strzela po drugim rogu, pokonuje Rodaka i mamy 1-1. Adam Armstrong.
W tym meczu w pierwszym składzie wyszedł João Pedro, drugi połowie musiałem wpuścić, nie, czy to nie ten mecz, nie wiem, kurwa nie pamiętam składu. Ale dobra, lecimy dalej, Gibbs White, nie, to jest ten mecz, Adam Armstrong wszedł w drugiej połowie i szybko strzelił dwie bramki. Jednak João Pedro nie dał rady w pierwszym składzie i nie warto zmienić Adama Armstronga. Kolejne spotkanie, mecz Brighton u siebie, gramy u siebie na własnym stadionie, gramy z drużyną Brighton. No i niestety pierwszy tracimy gola, tutaj pyk, ładna akcja, wypuszczenie Diallo i mamy 1 do 0. Kolejna akcja Brightonu, Lamptey, w polu karnym, dośrodkowuje Diallo strzela na 2 do 0. No niestety w tym meczu grana obrona nam nie szła. Udało mi się strzelić bramkę kontaktową, no jedyną w tym meczu, Harvey Elliott do Travisa, Travis do Fernandesa. Ten znowu do Travisa, ten do Armstronga, Armstrong w polu karnym, bang, pokonuje Ryana. Ten mecz kończy się wynikiem 2 do 1. Kolejne spotkanie, mecz z Leicester na wyjeździe. Więc to spotkanie z Leicesterami nie powinno być łatwe. No, Leicester to jedna z najlepszych drużyn w Anglii. Ale rzeczywistość okazała się być inna. Travis podaje do Adama Armstronga. Ten łatwo ogrywa Pereirę, odwraca się, strzela prawą nogą, bardzo mocne uderzenie. 1 do 0 dla Blackburn. Kolejna akcja, znowu Blackburn, Armstrong do Bena Bretona. Ben Breton do Armstronga, ten do Gibbsa White'a i mamy 2 do 0. Zapowiada się na bardzo łatwe i przyjemne spotkanie. 18 minuta mamy 2 do 0, czego chcieć więcej. Kolejna akcja, Race Nelson, prawa strona. Ajlik dośrodkowuje w pole karne, a Gibbs White strzela gola z główki i mamy już 3 do 0. Niesamowite jest to, jak gramy w tym spotkaniu. W ogóle ten odcinek jest dziwny. Przegrywamy z Lamusami, a wygrywamy z lepszymi drużynami. Tutaj Adam Armstrong, małe zamieszanie, do piłki dobiega Gibbs White i mamy 4 do 0. To jest pogrom. No i oczywiście postanowiłem, że wyjdę z tego meczu, tam przejść do wyniku. Nie będę już się męczył w tym spotkaniu. No i wygraliśmy to spotkanie 4-1, Bocha Majora 3 gola dla Leicester. No tak się zdarza. Tutaj otrzymałem ofertę 34 milionów za Rayce'a Nelsona. Postanowiłem, że sprzedam Rayce'a Nelsona, ale za 40 milionów. Jak dobrze pamiętam, kupiłem Nelsona za 7 milionów, więc sprzedaż go za 40 milionów to jest naprawdę bardzo dobra inwestycja. Bardzo dużo zyskamy na tym piłkarzu. Oczywiście mam już piłkarza, którego chcę kupić w zamian za niego. Dowiecie się, kto to jest od końcówce odcinka. I jak ruszy styczniowe okienko transferowe, to ja go wtedy kupię. Jeśli będę miał oczywiście fundusze, bo jeszcze muszę przedłużyć kontrakt na przykład z Jadon Silvą, któremu kończy się umowa. A to jest nasz kluczowy lewy obrońca. Lecimy. To jest ostatni mecz w tym odcinku. Jak dobrze pamiętam, chyba tak, Sheffield United. Powinno być dobrze, ale jak wiemy, w tym odcinku wygrywam z dobrymi drużynami, przegrywam ze słabeuszami. Ale to spotkanie naprawdę rozpoczyna się dobrze. Etebo zagrał do Gibbsa White'a, ostatnio Gibbs White jest w świetnej formie, strzela swoją 9. bramkę w tym sezonie. No, Morgan, jeśli chodzi o strzelanie, jest lepszy niż Javier. Niestety Sheffield wyrównało, Berg zagrał do Bogle. Tutaj odbieramy piłkę, ale nadal piłkę dla Sheffield, piłka do Bergsa, ten dośrodkowy jakoś pole karne i Almiron strzela go na 1 do 0. W drugiej połowie Sheffield wyszło na prowadzenie, Brewster zagrał świetnie do Almirona, to jest jeden fatalny błąd. No i Almiron strzelił gola na 2 do 1. Niestety przegrywam to spotkanie 2 do 1. Po 17 kolejkach jestem na 5 miejscu, mam 37 punktów, w sensie nierówna forma. Moglibyśmy być spokojni na tym 3, 4 miejscu, no ale niestety jest jak jest. Zobaczymy, jak dalej ta kariera się potoczy. Lidze Europy jesteśmy w następnej fazie, no ale mamy 20 goli strzelonych, 60 goli strzelonych w sezonie. 20 strzelił Armstrong, 9 White. To pokazuje, że jesteśmy bardzo... bardzo co? Bardzo... widzę, bardzo... I właśnie słówko mi... Ja lubię, tak mi słówko ucieka. No cóż, no. Bez nich tak naprawdę byśmy byli w czarnej, no właśnie w tam. Jesteśmy bardzo od nich uzależnieni w tym sezonie. Jeśli nie Armstrong i Gibbs White, to naprawdę ciężko by było. Gramy... Z kim ja gram? Z Atalantą. No dobra, z Atalantą powinno być spoko. Myślę, że damy radę ją przejść. Ale zobaczymy, jak to będzie. Tutaj macie tabelę Ligi Europy i macie jeszcze Ligę Mistrzów. Jakie pary, kto z kim i jak to wygląda. Tabelę, no i skończyliśmy na drugim miejscu. Serio?
Ja chyba Black Olympic pokonałem bardzo mocno. Lepszym Binance. Kurde, nie wiem, czy nie patrzyłem na Binance Black. Dobra, mniejsza z tym, myślę, że Atalanta jest do przejścia. Zobaczcie sobie jeszcze na grupę Ligi Mistrzów. Ja się powoli z wami żegnam. Jeśli wam się spodoba ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję i do usłyszenia ponownie wkrótce.